witamy w kolejnym magazynie nakielskim. Dziś w programie m.in. nieco historii i wizyta w Nakielskim Domu Kultury. A zaczynamy od ogromnej prośby. Emilka Rybarczyk, 2-letnia mieszkanka Nakła, walczy o życie. Od urodzenia jej drugim domem jest szpital. Dziewczynka oprócz zespołu Downa choruje również na krytyczną wadę serca. Zawsze uśmiechnięta, ciekawa świata i kochająca ludzi. Tak o Emilce mówią jej najbliżsi. Emilka jest kochaną wnusią przede wszystkim. I jest zabawna i lubi przede wszystkim oglądać bajki, lubi wszystkie klocki, ma różne do zabawy i uwielbia po prostu zabawy. Klocki, książeczki, jakieś zabawy na macie, takie wariacje trochę. Wiadomo, ona pokazuje, co chce zawsze i praktycznie jako najmłodsze oczko w głowie zawsze dostaje to, co chce. Poza jednym, nikt z bliskich dziewczynki nie jest w stanie sprezentować jej nowego serca, a specjalistyczna operacja, tak zwana korekcja serca, w przypadku Emilki, która boryka się z nadciśnieniem tętniczym, możliwa jest tylko w Bostonie. Dlatego rodzina i przyjaciele zbierają teraz na nią pieniądze. Wycenili nam pobyt i tą operację serduszka i przelot z samolotem medycznym na 1,5 miliona złotych, co nie jesteśmy w stanie sami zorganizować i można powiedzieć, że prosimy, błagamy i apelujemy do wszystkich o wsparcie. Wesprzeć dziewczynkę można m.in. przez portal Się Pomaga, a czas gra tu dużą rolę, bo każdego dnia serce dziewczynki może po prostu przestać bić. A teraz zaglądamy do Nakielskiego Domu Kultury. Dziewczynka mogła być szersza, tak, noszona przez kilku członków rodziny, tak, a dopasowywana do tego, kto akurat będzie ją... jeden element, nie? I jak tak, dużo wnosił, tak. Tu seniorzy nie próżnują, wciąż spotykają się w ramach swojego ulubionego projektu. Projekt nazywa się Kredens Seniora i powstał właśnie z myślą takiej alternatywy na spędzenie wolnego czasu przez seniorów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle. Jak nałożyli maski, nie było różnicy, nie odróżniało się. Każdy mógł się bawić i wszyscy wyglądali równo. Kredens jest taką naszą skarbnicą, w której znajdujemy mnóstwo ciekawych tematów. To nie jest tak, że dzisiaj sobie siadamy i mówimy, że następnego razu spotykamy się i omawiamy ten czy tamten temat. Zanim powstał kredens, to na długo wcześniej umówiłyśmy się wszystkie przy kawie, właśnie po to, żeby wybrać tematy, które wydawało nam się przynajmniej na początku, że będą wystarczające, ale im dalej, im głębiej okazywało się, że chcemy więcej. Więc sięgałyśmy po różnego rodzaju tematy. A że właśnie nastał czas karnawału, panie sięgnęły po tematykę związaną z zabawą. Karnawały były kiedyś nieco inne. Do mniej więcej lat 20. czy 30. ludzie spotykali się na karnawałach organizowanych przez różne towarzystwa. W Nakle każde z towarzystw, czy to kupieckie, czy młodych kupców, czy przemysłowców, organizowało swoje wieczorki. A żeby się nie narazić też na oskarżenia, że tylko się bawią, przy okazji organizowano też wenty i charytatywne przedstawienia teatralne. Bo dawniej karnawał nie liczył się bez dodatkowego celu, czy patriotycznego, czy charytatywnego. Trochę się to zmieniło w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy już oficjalnie Polska była wolna, więc wolno nam było balować. I rzeczywiście puściliśmy się w tany. I to dancing, bridge, i herbatki, fajfy popołudniowe i wielkie bale. Nakło się bawiło. Było kilka modnych lokali, chociażby dawny Hotel Cesarski czy Strzelnica, w której się dzisiaj znajdujemy, bo przecież Nakielski Ośrodek Kultury to dawna strzelnica, gdzie wspaniała sala balowa znajdowała się i organizowano tutaj najlepsze bale nakielskie. A po II wojnie światowej zmieniła się moda na bale, ale zmieniły się też lokale, ale ludzie nadal bawili się świetnie na zakładowych imprezach. I właśnie te spotkania najczęściej pojawiały się we wspomnieniach. Muszę powiedzieć, że pierwszą zabawę karnawałową właśnie miałam w Noku. I to było na sali obecnie kinowej, ponieważ Nok w latach za pana Kornaszewskiego został przebudowany. Tam były występy, były zabawy, też była restauracja i wszystkie zabawy, wszystkie występy odbywały się właśnie na tej sali,
No i miałam przyjemność właśnie na tej sali być na pierwszym moim balu. Ludzie byli w maskach, bo tak zwane były maskenbale czy coś takiego, nie maskowe bale były, każdy musiał mieć maskę. Byli przebierańcy. Naprawdę ten bal był bardzo taki, no dla mnie, młodej dziewczyny, to był taki bal ekstra. Można było porozmawiać, pobawić się, przede wszystkim potańczyć, ponieważ ja z małżonkiem uwielbialiśmy tańce i to odbywało się nie jedna w karnawale zabawa, ale wiele. Czasami zdarzało się tak, że byliśmy i w piątek, i w sobotę na balu. No i w następnym tygodniu ponownie. Spotkanie w ramach kredensu seniora było również okazją do porozmawiania o modzie. Wszak karnawał zawsze wyzwalał w paniach chęć strojenia się. Moda karnawałowa zmieniała się, ale najszybsze tempo zmian miało miejsce właśnie w wieku XX. Właściwie każda dekada przynosiła coś nowego. I tak szalone lata 20, moje ulubione osobiście, przyniosły modę na z jednej strony sylwetkę chłopczycy, co mieliśmy okazję zobaczyć, oglądając stare katalogi modowe, ale z drugiej strony bardzo kobiece dodatki. Dużą ilość świetnej biżuterii, bardzo luksusowe tkaniny, nakło, choć nie jest stolicą jak Berlin, czy Poznań, czy Warszawa, miało swoje znakomite krawcowe i tutaj również można było się modnie ubrać. Były świetne domy modowe jak Mroczka, czy pani Sofii Bartkowskiej, więc nakielanki zawsze były modne, a że docierały do nas właśnie te katalogi. W końcu pochodzą one z zasobów nakielanki mieszkającej tu w latach 30., to byłyśmy bardzo modne. I mimo, że rzeczywistość bywała różna, często niełatwa, karnawał pozostaje czasem zabawy i beztroski. W czasach, gdy pandemia utrudnia organizację bali, warto po prostu powspominać. A na koniec zaglądamy na nakielski rynek, który dziś wygląda tak. Prym wyraźnie wjedzie tu dziewczyna z konewką. Jakiś czas temu na ławeczce przysiadł również marszałek Józef Piłsudski. Wertując jednak stare fotografie, widać różnicę. Pomnik tak zwanej Germanii na rynku w Nakle nad Notecią, wtedy jeszcze Nakle am Lece, powstał po 1871 roku. Nie wiemy dokładnie kiedy. Powstał jako wotum zwycięstwa ku czci żołnierzy niemieckich, którzy polegli w wojnie francuskiej, czy też bardziej francusko-pruskiej w latach 1870-1871. Ta wojna zdecydowała o tym, że hegemonię nad Europą, przynajmniej zachodnią i środkową, przejęły Niemcy. Do tej wojny Niemcy występowały jako Prusy, natomiast w 1871 roku wszystkie kraje niemieckie zostały połączone, zrzeszone, powstała Zrzesza Niemiecka pod przywództwem króla Prus już jako cesarza. I właśnie jako wotum takiej wdzięczności, chwały tego oręża niemieckiego powstawały tego typu pomniki. One były rozsiane w wielu miejscowościach i właśnie jeden z takich pomników powstał w Nakle. Nie wiemy, kto jest autorem pomnika. Wiadomo, że był okazały, a na cokole znajdowały się 4 tablice z nazwiskami poległych mieszkańców Nakła. Ten pomnik istniał do 1919 roku, do stycznia, a dokładnie do 5 stycznia 1919 roku. Kiedy przybyli tutaj w nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy, oddziały z Jarocina, Wągrowca, Kłecka, a także pluton artylerii z Poznania, kiedy zobaczyli ten pomnik, postanowili obalić go, zniszczyć, gdyż był to po prostu symbol panowania pruskiego, a przecież powstańcy wielkopolscy walczyli z Prusami, walczyli z Niemcami, walczyli właśnie o odzyskanie polskości tych ziem, stąd tego typu symbole nie miały prawa tutaj być i bardzo szybko tą sprawę załatwiono w ciągu, nie wiemy dokładnie, jest dosyć ciekawy opis tej operacji, kiedy użyto lin, mamy wspomnienia właśnie powstańców z Jarocina i Kłecka, którzy opisywali szczegółowo ten proces zniszczenia tego pomnika.
Pomnik ten nie został zniszczony od razu 1 stycznia 1919 roku przez samych Polaków mieszkających w Nakle. Historycy podkreślają bowiem, że należy pamiętać o tym, iż w mieście mieszkało wówczas wielu Niemców. Dopiero oddziały z zewnątrz w ramach walki z germanizacją postanowiły zniszczyć ślad triumfu Niemców na tych ziemiach. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejny magazyn Nakielski zapraszamy w lutym. Do zobaczenia.